Ola Koźlak, a ze mną jest Hellboy. Siemaneczko, cześć, witam Cię. Jak po konferencji, bo Ty chyba zamieszałeś najbardziej. Ojejku, kurczę, no powiem Wam, emocje buzowały. To była moja pierwsza taka konferencja, na której sam brałem udział jako zawodnik. No i wiecie, no emocje, nerwy troszeczkę. No ale też taki jestem, że nie pozwalam sobie wejść na głowę. Ja po prostu nie peniam, jeśli ktoś do mnie mówi, że coś ma jakiś problem, to wychowałem się na blokach, wychodzę, załatwiam sprawę twarzą w twarz i tyle. No jak widać, no stało się, co się stało. Szczerze jest mi trochę głupio, no bo wyeliminowałem dzikowi przeciwnika. No ogólnie on ma chyba pecha, nie może dojść do jego walki. Trzy czy cztery razy mu tą walkę, słuchaj, odwoływali. No, nie chciałem go uszkodzić, chciałem po prostu sprowadzić sypa na podłogę i pokazać, gdzie jest jego miejsce, no, stanął pechowo. No i tyle, no, też jestem wściekły, bo chciałem mieć tą walkę z Maćkiem Ratajem, bo widziałem, że to będzie dla mnie easy money i to mi potwierdziło. Natomiast, no jest mi trochę głupio, ale to mówię, to był niefortunny przypadek, wypadek przy pracy, tak się dzieje, to jest MMA, to są sporty walki. Też nie chciałem go od razu ładować na twarz, żeby go nie wykluczyć z walki, więc poszedłem po nogi, ale no wyszło jak wyszło. A nie lepiej go jakby pokonać w klatce definitywnie, a nie na panelu, gdzie jeszcze w sumie większość osób tego nie widziało, bo ten stół i zesłanią po prostu, to się działo tam na dole, jak się obaliliście. Słuchaj, wiesz co, tak, faktycznie w klatce, ja chciałem z Maćkiem walczyć, dostaliśmy propozycję z innej federacji za naprawdę bardzo dobrą kasę. Z jakiej? Tego nie chcę mówić, ale dostaliśmy na... Z tej największej? Z jednej z największych. Z jednej z największych, tak. Definitywnie z jednej z największych. I szczerze, za naprawdę dobrą kasę i byłem na Maćka mega zły, że on to odrzucił. Bo po pierwsze tam była dobre pieniądze, no i dla mnie to była easy walka. Więc szybka kasa. Czemu on to odrzucił? Właśnie tego nie rozumiem. Chciałem to wyjaśnić na konferencji. Generalnie byliśmy już dogadani, już mieliśmy podpisywać. Nagle Maciek powiedział, że o, bo on ma dużo koncertów, że jeździ z dziewczyną, bo jego dziewczyna tam śpiewa i tak dalej. I że on na razie odrzuca. Po tym ja patrzę, że w Prime zostaje ogłoszony i że ma walkę. Mówię, what the fuck, co jest grane? No, ale to nie było tak, że ja jakoś pałem do niego jakąś nienawiścią czy coś. No, ale jak on do mnie mówi, że jestem pizda, mówię, to mogę do siebie wyjść i zaraz zobaczymy. Mówi, no to dawaj, no to poszedłem, no prosta sprawa, no myślę, że każdy normalny facet też by się tak zachował na moim miejscu, tak? A myślisz, że będą z tego jakieś konsekwencje wyciągnięte ze strony federacji? Ja wiem, nie mam zielonego pojęcia, no teoretycznie wykluczyłem im zawodnika. No mówię, no to był, nie był to celowy przypadek, no po prostu wyszedłem, emocje, nerwy i tyle, tak? No jest mi głupio, nie chciałem tego robić, ale mówię, no to był wypadek przy pracy. A Ambro był zestawiany z Dzikiem, a wyszedłeś ty. Czy ty wiesz coś na ten temat? Że Ambro był zestawiony z Dzikiem. No Dzik coś wspominał, że on miał się z nim bić, mieli jakieś stecze i później wyszedłeś w sumie ty. Ja akurat o tym nie wiem, czy Ambro był zestawiony z Dzikiem. A wiem, że ja dostałem złożoną propozycję, z Dziki, żeby walczyć z Ambro. O nikim innym mi nic nie wiadomo. Generalnie lubię Dzika, no powiedział, że zamiast Rataja to ja mogę do niego wyjść. Także jeśli Prime mi zapłaci, ja wiem, że Ambro rozwalę max, druga, trzecia runda to będzie max. Jak nie, to przynajmniej przez punkty. Także ja mogę wychodzić nawet i do Dzika po tej. A od kiedy ty wiesz o tej walce z Ambro? Teoretycznie to jest bardzo świeży temat, mniej więcej półtorej miesiąca. Mniej więcej półtorej miesiąca temu dostałem informację o tym, że będę walczył z Ambro, więc trenowałem teoretycznie 2-3 tygodnie, potem wyjechałem na Gran Canaria na 3 tygodnie, na urlop się świetnie bawiłem, nie trenowałem, no a Ambro dla mnie to nie jest żaden rywal, także myślę, że tydzień mi wystarczy na przygotowania z nim. Ale Ambro jest dosyć doświadczonym zawodnikiem i nie sądzisz, że właśnie takie wakacje trochę pokazują, że go nie szanujesz i jakby nie przygotowujesz się do tej walki, tak jak powinieneś? Że odejmuje ci to jakby trochę przewagi, powiedzmy, nad nim, bo mógłbyś się lepiej przygotować. Dziękuję. Okej. Ambro jest faktycznie doświadczonym zawodnikiem, natomiast ja wiem o nim dużo więcej niż on o mnie. Ja wiem, jestem od niego cięższy, mam większy zasięg, jestem wyższy. Ja wiem, jak Ambro walczy, on o mnie nic nie wie. Ja jestem przygotowany. Zresztą bardzo dużo trenowałem wcześniej i mam ułożony game plan na niego. Ja się go nie boję. Tak naprawdę jedyna rzecz, której się obawiam, to jest presja ze strony
środowiska, presja ze strony ludzi. Dzisiaj też widziałem, że na konferencji była bardzo duża rzesza fanów Ambro. Widziałem, że oni go tam bardzo mocno dopingowali. No, u mnie nie było aż takiej dużej ekipy, no, z tego względu, że ja też dopiero wchodzę w świat free fightów i buduję sobie swój fanbase. Więc boję się, że to mnie może troszkę co najwyżej gdzieś tam stonować, ale jestem dobrej wiary, tym bardziej jestem sportowcem od urodzenia, trenuję na siłowni, trójbój siłowy, kulturystyka, przerzuciłem się teraz na MMA, więc myślę, że jest ze mną ten sport, jest ze mną ten duch sportowy, że go rozwala, nie? Jeszcze w sumie dość ważne pytanie, czy w swoim narodniku zobaczymy trenera Mirka Okińskiego? Nie, jeśli chodzi o trenera Mirka, to na pewno nie zobaczycie trenera Mirka. A kto będzie w tym narożniku? Chciałbym się jeszcze do tego odnieść. Trener Mirek kazał mi, cytując, pakować walizę i wypierdalać. Także... Jest to udokumentowane chyba na filmie. Tak? No, niestety. To jest ta sytuacja. Tak, no niestety jestem tą osobą, na którą to trafiło. Ogólnie faktem z perspektywy czasu stwierdzam, że mój żart był dość za mocny, ale stwierdzam, że to jak postąpił trener Mirek było definitywnie nie na miejscu. Po tamtej sytuacji miałem bardzo duże problemy, bardzo dużo osób mnie hejtowało. Siadła mi psycha przez pewien moment. Zastanawiałem się nad tym, żeby tam wrócić. Nie zrobiłem tego, nie pozwolił mi honor. Natomiast trzymam serdecznie kciuki za chłopaków w całej akademii. Tak samo życzę trenerowi samych sukcesów. Ale już po prostu, no, mnie już tam nigdy więcej nie będzie. Moja noga tam nie stanie. Okay, a wracając to, kogo się możemy spodziewać w swoim narożniku? Mam bardzo mocny narożnik. Jednym z moich... Jedną z osób, które będą w moim narożniku, to będzie mój też bardzo dobry kumpel Islam Bersen Kunajew. Boże, przepraszam, Islam, jeśli źle wymówiłem twoje nazwisko. To jest zawodnik MMA. Zapaśnik w moim narożniku też będzie bardzo dobry, znany i przede wszystkim trener Jarek Soroko, to jest trener Mameda Kalidowa, Tomasza Damka, Ewy Brodnickiej, Piątkowskiej i również będę miał swojego fizjoterapeutę Tomasza Deputa. Tomku, również Ciebie pozdrawiam. I jeszcze tak na zakończenie, powiedz mi, jeszcze wracając do tego, że ty wiesz o tej walce tak około półtora miesiąca, to czy nie jest trochę tak, że ty ją sobie może powiedzmy, że wymarzyłaś już wcześniej? Była kiedyś sytuacja taka, że wspominałeś o tej walce? Znaczy, tak, my mieliśmy konflikt między sobą, który się toczył troszkę w internecie. No nie lubię, kurwa, tego człowieka, no przepraszam, no strasznie go nie lubię. Cisnęliśmy się, ale nie sądzimy, że do tej walki dojdzie. Ale to też nie było tak, że ja ją sobie wymarzyłem. Wydaje mi się, że akurat w momencie, kiedy faktycznie mój pik popularności nastąpił, zechciał mi inne federacje, chociażby Hybrid MMA, czy chociażby MMA VIP, na którym też jestem włodarzem. Tak myślę, że fajnie też na tym skorzystał Prime. Podłapali dobry moment, mam dobre zasięgi. Wydaje mi się, że jestem dość w miarę, z miłą chęcią ludzie mnie oglądają. No i wyszło samo z siebie, nie? Jasne. Ja Ci dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki wielkie.